audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach wydawniczych i o tym, co ciekawego w literaturze. Tu każdy mul książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę po 14 w Radiu Fiat. Witamy Was serdecznie w kolejnym wydaniu audycji Książka na Fali. Przy mikrofonie jak zawsze są z Wami Karolina Kołacz. Cześć. I Agata Olszta. Cześć. Dzisiaj takie wydanie już pomikołajkowe, więc jak Święty Mikołaj przychodzimy do Was również z prezentami takimi książkowymi. A Ty co dostałaś od Mikołaja? Rózgę. Byłaś niegrzeczna. Tak, za mało książek czytałam. No widzisz. Ja się nie przyznam, bo ja też dostałam rózgę. No widzisz, ale nasi słuchacze na pewno bardzo grzeczni byli cały rok, więc mamy dla nich nie rózgę, tylko bardzo ciekawe książki. To myślę, że możemy zaczynać bez zbędnego przedłużania. Co mamy na pierwszy ogień, Karolina? Widzę, że trzymasz wydawnictwo RTCK. Trzymam. I to jest bardzo ciekawa książka. O czym? O czym jest ta książka? Dokładnie jest o biografii Raymonda Nadera. Dokładnie tak. Jest to właśnie książka biograficzna. To może na sam początek dowiedzmy się, kim w ogóle jest Raymond Nader. Spieszę z odpowiedzią. Libański katolik maronita, dyrektor chrześcijańskiej telewizji Nursat. Od 1994 nosi na ramieniu odcisk dłoni świętego Charbela. Od tamtego czasu doświadczył kilkudziesięciu spotkań ze świętym Charbelem właśnie. Jako zaufany współpracownik patriarchy maronitów podróżuje po całym świecie, dając świadectwo wiary i przekazując orędzia świętego Charbela. Czy wiesz, po co przyszedłeś na ten świat? Dlaczego jesteś tu i teraz? Mnie pytasz? No takie jest pytanie z tyłu książki. No ja w sumie się tak nad tym głębiej dzisiaj nie zastanawiałam, więc może sięgnę sama po książkę, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ja tutaj sobie ją tak przeglądam, tą książeczkę, i znalazłam tutaj taki fragmencik. Na twojej koszuli są krople krwi, zauważył człowiek, który stał obok. Naprawdę? Zdziwiłem się, gdyż nie czułem najmniejszego bólu. Podwinąłem rękaw i okazało się, że odcisk ręki jest równie wyraźny jak za pierwszym razem. Poszedłem do przeora i powiedziałem, to się znowu stało. Wygląda na to, że masz do zrobienia ze świętym Charbelem duży projekt. Ludzie patrzą na mnie, na moje ramię i widzą we mnie kogoś wyjątkowego. To nie jest przywilej, to raczej przydział. W oczach Boga żaden człowiek nie jest szczególnie uprzywilejowany. Mamy tę samą godność i te same szanse. Każdemu z nas Bóg wyznacza konkretne zadanie do wykonania. Tak samo mnie, jak i tobie. Ja uważam, że historia brzmi całkiem ciekawie. Jest ona oczywiście autentyczna, więc myślę, że powinniśmy do niej sięgnąć. Bo to mało znana postać, a powinna być kojarzona szerzej. Jedną taką ważną rzeczą, co można tutaj powiedzieć o środku książki, jest kilka zdjęć, tam gdzie prawdopodobnie wybrał się Nader, ale jedynym plusem, jak dla mnie na przykład, że jest, zobacz sobie, duża czcionka. O, rzeczywiście, naprawdę... nie będzie problemu z czytaniem nawet wśród osób starszych, czy mających problemy ze wzrokiem, więc to jest tak, bardzo... Tak, i to będzie szybko czytana książka, bo też mi się jest... tak wydaje. Nie jest też jakaś bardzo gabarytowa. Dokładnie. A więc zachęcamy Was do tego, żeby do tej biografii zajrzeć. Ale już opuszczamy biografię i lecimy dalej. Co następne, Karolina? Incydenty. Brzmi dość enigmatycznie. Trzymamy przed sobą książkę autorstwa Andrzeja Chorubały, właśnie zatytułowaną, jak słusznie zauważyłaś, Incydenty. Kilka słów na początek o autorze, bo jeszcze go tutaj w naszej audycji nie było. Andrzej Chorubała to pisarz, autor monodramu Mono, powieści Farciarz, Umoczeni, Przesilenie i mogłabym tak wymieniać jeszcze długo, ponieważ dorobek literacki pana Chorubały jest dość obszerny. Propozycja zatytułowana Incydenty. To zbiór 7 opowiadań Andrzeja Chorubały, pisanych w latach 2019 i 2024. Być może niektórzy z Was, którzy również zajmują się pisaniem różnych rzeczy, zastanawiają się, jak pisać o Bogu i o wierze, bo przecież to nie jest taki prosty temat. Być może właśnie tak, jak zrobił to Andrzej Chorubała w Incydentach.
czyli tworząc precyzyjnie zbudowane opowiadania, oddając głos polskim ludziom wydrążonym, portretując nowoczesne kłębowiska Żmi, rejestrując połamany język elit, wierząc, a raczej wiedząc, iż mimo wszystko tli się w nas iskra sumienia. Tak o książce pisze profesor Maciej Urbanowski. Zajrzyjmy do środka, zobaczmy, co się tutaj kryje. I podobnie jak przy książce poprzedniej, mamy tutaj do czynienia z taką całkiem sporą i czytelną czcionką, wydaje mi się. Tak. Może nie tyle czcionka jest duża, o ile interlinie są dosyć szerokie, więc też to będzie książka, którą się przeczyta dość szybko, szczególnie, że to jest zbiór opowiadań. A takie książki się czyta błyskawicznie. Dokładnie. Książkę otwiera Mniszek. Nie wiem, pewnie może ktoś z was słyszał już o tym, bo był szeroko recenzowany w prasie i w internecie. Jest to monolog załamanego księdza, który szukał odpowiedzi na pytanie, czy Bóg istnieje i ingeruje w nasze życie. Tym rozpoczynają się incydenty. Mnie ta historia zaciekawiła. Nie wiem jak ciebie. Tutaj masz więcej nawet opowiadań, więc każde opowiadanie jest inne. Tak, więc tutaj mamy taki zbiór autonomicznych opowieści. Jeżeli jedna nam się spodoba, no to mamy kolejne do eksploracji i do lektury. Także bardzo przyjemna pozycja. Polecamy do niej zajrzeć. Lecimy dalej. Tak jest. O, to jest coś, na co czekałam, szczerze mówiąc. Mnie bardzo ciekawi ten tytuł. Mnie również. Mamy dla was książkę pod tytułem Frankenstein z Neapolu. Na tropie tajemnicy Persiego i Mary Shelleyów. Jest to książka autorstwa Guido Parisi. Tłumaczenie pani Magdaleny Ryder. Samo wydanie jest bardzo estetyczne. Jakoś tak podoba mi się ta okładka. Nie widzicie, ale musicie nam zaufać. Piękny, jasny pejzaż Neapolu. Na pierwszym planie... Jak zajrzycie do naszego kanału YouTube, to zobaczycie zdjęcie. O tak, tak, no właśnie, więc nie musicie wierzyć nam na słowo, chociaż byłoby miło oczywiście. Bardzo przyjazna, estetyczna oprawa, ale do rzeczy. O czym jest ta książka? Książka jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Tajemnicza nić łączy chłopca o przezwisku Frankenstein i sławną angielską parę literatów, Mary i Persiego Shelleyów. Opowieść chwilami może wydawać się surrealistyczna. Porusza jednak ważne społecznie i kulturowo tematy, takie jak niepełnosprawność, prześladowanie i znęcanie się nad słabszymi. Bardzo ciekawi mnie przezwisko Frankenstein, no bo jednak chyba Frankenstein z jednym się tylko kojarzy. Tak, tak i wydaje mi się, że obecnie to słowo jest nacechowane dość negatywnie, tak. Ale wydaje mi się, że ta książka nam to przełamie. Możliwe, że tak jest. O, i warto jeszcze dodać to, że w tej opowieści oczywiście dominuje taka tajemnicza aura i jest to jednocześnie thriller. Ale oprócz tego właśnie, że to jest połączenie thrilleru to i literatury pięknej. Bardzo ciekawe połączenie według mnie, jeśli chodzi o książkę. Oj tak. Mało spotykane chyba. O i tutaj też estetycznie kolejna uwaga ciekawa, bo jeżeli sobie otworzysz na przykład tutaj, to widzisz, że przeplatają nam się tutaj dwie płaszczyzny. I część książki nie jest tak standardowo na białym tle w kolorze kartki, tylko jest nadrukowana szarym, tak. Na szarym tle. Więc mamy tutaj rozróżnienie dwóch światów, tak jakby, co na pewno ułatwi nam też czytanie i łączenie tych wszystkich wątków, które nam się tutaj dość dynamicznie przeplatają. Więc to żeby się pomocne. Nie pogubić, bardzo przydatne ułatwienie. Ostatnio czytałam jakąś książkę, która właśnie miała takie przeplatane historyczne, tak 20 lat do przodu, 20 lat do tyłu. Ja w pewnym momencie się zgubiłam. Zgubiłaś, tak. Tak, i mówię, kurczę, muszę wrócić do pewnego wątku, bo mówię, coś mi tutaj nie gra. A takie właśnie tutaj w książce jak widzimy takie strony, no to jednak to może mądre pomóc. Posunięcie, to prawda. To lecimy dalej, bo dzisiaj mamy dla was sporo rzeczy, tak jak wspominałyśmy Mikołajki pełną parą. Mamy dla was książkę Johna Marka Comera, Jak skutecznie przestać się spieszyć. Bardzo piękny ciekawy, tytuł. Bardzo ciekawy tytuł, mnie zaintrygował. Za nakład tej książki odpowiada wydawnictwo Sharon. Wydaje mi się, że pierwszy raz to wydawnictwo gościmy na naszym... Tak, nie miałyśmy, ale powiem szczerze, że ja też nie kojarzę tego wydawnictwa, jeśli chodzi o takie książki, które ja czytałam. Na początek jeszcze widzę, że ta książka jest szeroko bardzo uznawana.
Na pierwszej stronie witają nas wyrazy uznania dla autora, jak skutecznie przestać się spieszyć. I dominują tutaj wypowiedzi na przykład osób powiązanych z bestsellerami New York Timesa, więc osób, które na pewno znają się na rzeczy. Jeszcze bardziej mnie ciekawi teraz, co w tej książce znajdziemy. Więc Karolina, co my tam mamy? Ale może najpierw kilka słów o autorze. O, no dobrze. John Mark Comer jest pastorem i autorem kilku bestsellerowych książek na temat duchowego wzrostu, rozwoju osobistego oraz życia w społeczeństwie. W Jak skutecznie przestać się spieszyć, Comer skupia się na jednym z największych problemów, z którym borykają się współcześni ludzie, czyli czym? Pośpiechu. No właśnie, jest nawet takie porzekadło, jak się człowiek spieszy, to wiadomo, kto się cieszy. Ale to jest prawda, cały czas jesteśmy w biegu, nie ma czasu nawet chwili takiego wytchnienia, żeby usiąść, nie wiem, nawet pomyśleć, odpocząć, cały czas w biegu. To jest prawda, ale wydaje mi się, ja przynajmniej zauważyłam taką prawidłowość, że nawet kiedy my fizycznie z własnej woli nie chcemy zwolnić, to w końcu nasze ciało też nas do tego zmusi. To prawda. Więc proszę powoli, nie spieszyć się. Dokładnie. Zdążymy do wszystkiego. Żeby nasze ciało nie... protestowało. Nie protestowało. Otóż to może my się najpierw nauczmy panować nad naszym życiem i powtarzajmy sobie, że właśnie pośpiech to jest zawsze zły doradca. Tak, a tutaj autor właśnie o tym bardzo, bardzo skrupulatnie mówi. Nic dodać, nic ująć, więc dobrze, pospieszałam troszkę, bo mówiłam, że mamy dużo książek dzisiaj, ale idąc za namową autora, na spokojnie idziemy dalej do kolejnych pozycji. To teraz może coś takiego już bardziej mikołajkowego. Co ty na to? Tak. Bo myślę, że każdy jak zawsze w tym dniu, w tych dniach w sumie, czeka na prezenty. No to mamy teraz coś, myślę, że też dla najmłodszych słuchaczy. No ale szczerze mówiąc, ja bym takimi rzeczami też nie pogardziła. Ja również. To teraz, co trzymasz, to tym bardziej. Otóż to. Zastanawiacie się pewnie, o czym teraz mówimy. Oczywiście o kolorowance. Ostatnio, jak zapewne widzieliście, dostaliśmy ogromną paczkę z wydawnictwa Jedność. Ponownie dziękujemy za tę paczkę. I trafiło tam do nas w tej paczce bardzo dużo świątecznych propozycji z wydawnictwa Jedność. I chciałyśmy się podzielić częścią z nich. Tak, bo jednak dużo tego tak, było. Zasoby są prawie, że niewyczerpane z tej paczki, więc jeszcze będziemy, myślę, że w kolejnej audycji was zapoznawać z nimi. Na początek już wspomniana kolorowanka o bardzo wdzięcznym tytule Modlę się i koloruję. Edycja bożonarodzeniowa oczywiście, więc zajrzyjmy sobie do środka, co my tutaj mamy. Bardzo analogicznie wyglądają te kolorowanki, ale są przeurocze. To prawda. Na sam początek mamy przed kolorowanką modlitwę i kolorowankę. I właśnie zobaczyłam, otworzyłam sobie przypadkowo na kolorowance, gdzie są zwierzątka. Gdzie są zwierzątka, które zwracają się ku dzieciątku i modlitwa właśnie już wspomniana. Jezu, nawet zwierzęta przyszły adorować Cię w żłóbku. Chroń proszę wszystkie stworzenia. Panie, powierzyłeś je ludziom, proszę pomóż im zająć się nimi dobrze. Przeurocze. Nie, no super, mnie się naprawdę bardzo podoba, więc ja tak, nikt może nie zauważy i tak sobie ją no, ja chyba schowam. Ja chyba też. Także gorąco polecamy dla najmłodszych i nie tylko, bo jak widzicie, troszkę starsi też mają fan. No, nie ukrywajmy, że chyba w każdym jest nadal to dziecko. Wewnętrzne, oczywiście, tak. Że tak, więc trzeba je pielęgnować i można to zrobić w taki piękny sposób. To prawda. Dobrze, nadal nie spiesząc się, przechodzimy dalej. O, tutaj kolejna interaktywna bardziej propozycja. Boże Narodzenie i tutaj mamy szopkę do złożenia samodzielną. Ale chyba nie tylko szopkę, bo tam są i też zwierzątka właśnie. Tak, tutaj mamy bardzo dużo z rzeczy związanych właśnie z Bożym Narodzeniem, z Adwentem, ale jest to książka, którą możemy troszkę personalizować, bo mamy w środku już wykrojone elementy właśnie szopki, zwierzątka, postacie biblijne. O, patrz, jaki słodki wół. Ojejku. Tę książeczkę chyba też przytulę dla siebie. Jaka owieczka, no nie, no mega.
Słuchacze pewnie się teraz załamują nami, ale uwierzcie, że jest to przeurocze, a my z okazji świąt i im jeszcze w atmosferze mikołajkowej pielęgnujemy z Karoliną nasze wewnętrzne dzieci i się bardzo cieszymy. Ale skoro nam się to podoba, to teraz pomyśl, co właśnie dzieci będą przeżywać. No kurczę, zazdroszczę tym dzieciom, do których później trafią te propozycje. To może jeszcze coś tak stricte związanego z Mikołajkami, bo w końcu 6 grudnia obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne świętego Mikołaja. I kolejna książka, bardzo urocza, taki większy format. Gdzie są prezenty święty Mikołaju? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Też się zastanawiamy z Karoliną. I tutaj mamy taką dużą, piękną historyjkę obrazkową właśnie o świętym Mikołaju. Jak sam tytuł wskazuje, będziemy się dowiadywać, gdzie się podziały prezenty. I Mikołaj będzie je szukał. Tak, dokładnie. Ale odkryłam teraz przypadkiem coś tajemniczego w tej książce, bo przekazuje ci Karolina. Widzisz, tu są tak jakby okienka do otworzenia. Czyli to też taka interaktywna książka, którą można otwierać i zaglądać do środka. Ale to co się tutaj kryje w takim razie, bo szczerze mówiąc nie wiem. O, a już wiem jednak. Okienka dobrze tutaj przez nas zauważone. Są dedykowane oczywiście dla dzieci. Dzieci będą otwierać te okienka po kolei i odkrywać prezenty w różnych zakątkach domu, przy okazji poznając wiele nowych słów. Czy poszukiwania zakończą się sukcesem, a dzieci na czas dostaną swoje upominki? Tego nie będziemy zdradzać, musicie się przekonać samodzielnie. Ale to od razu mi przypomina moje dzieciństwo, jak kiedyś przed Mikołajem znalazłam w szafie prezenty. Przyszedł wcześniej po prostu Mikołaj i schował do szafy. Ale to udawałaś, że ich nie widziałaś, czy już się rzuciłaś na nich? No miałam taki dylemat, co z tym zrobić, ale chciałam być zaskoczona i mieć taką niespodziankę, więc nie zajrzałam do środka, ale już wiedziałam, gdzie są. Tak się trzeba zachowywać, tak się trzeba zachowywać, trenować silną wolę, otóż to. Dobrze, lecimy dalej i to jest ciekawe. Święta rodzina, historia dziecka, które zbawiło świat. Jest to oczywiście historia związana z Bożym Narodzeniem. Tak, ale rewelacyjnie zrobione. Oj, tak, w formie komiksu. Otóż to. Bardzo ładnie to jest też wydawnictwo Rafael, trzeba zaznaczyć. A właśnie, bo my tak tutaj sobie skaczemy. Te wcześniejsze to było wydawnictwo Jedność, a teraz właśnie przechodzimy do wydawnictwa Rafaela. Tak, tak, bo też paczkę dostaliśmy jakiś czas temu, też dziękujemy bardzo. Ale kurczę, muszę zwrócić uwagę na naprawdę wysoki poziom tych grafik. Mm-hmm, też ja to od razu zauważyłam, bardzo mi się podobają. Pięknie to wygląda. Piękna jest kreska w ogóle postaci tego komiksu. Postaci są narysowane naprawdę, ojej, no zobacz. Mm-hmm, piękne, bardzo. Piękne. Także myślę, że to bardzo dobra alternatywa. Alternatywa, po prostu takie ubogacenie do tradycyjnego czytania Pisma Świętego. Tak, dzieci, które lubią właśnie komiksy, tutaj się bardziej tak zainteresują tym. Otóż to, taka na pewno przystępna forma nawet dla tych dzieci, które jeszcze nie do końca rozumieją teksty z Pisma Świętego, nie potrafią ich interpretować. Taka forma jest naprawdę świetna. Tak, a za ilustrację tutaj możemy podziękować w tym komiksie Alicja Groszek-Abramowicz. Naprawdę niesamowite. Majstersztyk, coś pięknego. Teraz jeszcze jedna, jeszcze dwie nawet. Czy to tutaj mamy taką malutką, możemy od razu, bo to jest szopka betlejemska, którą trzeba po prostu, widzisz. Aha, czyli kolejne takie wycinanki. Tak, wycinanki. Dobra, to może najpierw to pokaż. Chcę zobaczyć. Proszę cię bardzo. Dziękuję. O, to jest z efektem trójwymiarowym. Tak, to też super. Jest właśnie ciekawe. Możemy sobie złożyć naszą własną szopkę betlejemską, więc kolejna pozycja, którą wyniosę po dzisiejszym dniu ze studia. Będzie trzeba cię przeszukać przy wyjściu. Oj, tam mamy sojusz, prawda? Wynosimy to razem. Dobrze, ale jeszcze ostatnia rzecz nam została, taka bardziej fabularna. Również wydawnictwo Rafael, książka autorstwa Beaty Andrzejczuk, Nasze Boże Narodzenie. Emilka postanawia przełożyć Boże Narodzenie. Jest zawiedziona tym, że zbliżają się święta, a nic nie jest takie, jak sobie wymarzyła. Nie pada śnieg, denerwuje ją rodzeństwo. Jak to w życiu bywa, z pomocą przychodzą rodzice. Z miłością tłumaczą dzieciom, że w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia najważniejszy jest Pan Jezus. Opowiadają im najpiękniejszą historię, czyli oczywiście o przyjściu na świat Zbawiciela.
Nie będziemy wam zdradzać tutaj szczegółów. Bardzo cieniutka książeczka, więc na jeden wieczór przed snem to idealnie. No i też ładne ilustracje, więc bardzo dzieci się ładne. Też takie zainteresują. Takie realistyczne, więc o, wyczerpałyśmy już chyba tak. Nasz mikołajkowy wór z prezentami. Ale nie bójcie się, bo jeszcze jesteśmy i będziemy przez dłuższy czas w klimacie świąt. Dopiero się rozkręcamy i mamy nadzieję, że dzisiaj wyniesiecie z tej audycji, podobnie jak my. My dosłownie. I wy też dosłownie, bo oczywiście namawiamy was do tego, żeby po te pozycje sięgać. No i cóż, mówimy wam do usłyszenia. Ale jeszcze dajcie nam znać, co wy dostaliście od Mikołaja. Właśnie, bo może jesteśmy jakieś bardzo ciekawe książki. Właśnie, więc podzielcie się w komentarzach swoimi prezentami, a my uciekamy jak dobre elfy szykować wam kolejną audycję książkową, również bożonarodzeniową i do usłyszenia. Do usłyszenia. W audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach wydawniczych i o tym, co ciekawego w literaturze. Tu każdy mól książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę po 14 w Radiu Fiat.